Widzicie te urocze półkule z galaretką i ciastem kruchym? Jest to po prostu przepyszny deser, który nie tylko oryginalnie wygląda, ale i fajnie smakuje. Mamy tutaj kruche korpusy z ciasta maślanego, w środku skrywają waniliowy krem budyniowy takiej domowej roboty, no i na górze kopułka z galaretki przezroczystej oraz owoce. Zaczynamy! Ja przygotowuję sobie tutaj już krem budyniowy, ponieważ korpusy do tartaletek miałam zrobione już dużo wcześniej. Przepis znajdziecie na kanale. Tutaj zabieramy się za przygotowanie kremu, a później galaretek. Najpierw do mleka dodaję sobie laskę wanilii i tutaj ważne jest, aby to była taka fajna, mięsista, która ma dużo ziarenek wanilii. Następnie w osobnej miseczce mieszam sobie żółtka z cukrem. Ja używam tutaj żółtek pasteryzowanych, następnie dodaję skrobię kukurydzianą, całość dokładnie mieszam, a moja wanilia z mlekiem podgrzewają się do zagotowania. Kiedy już masa będzie bardzo gorąca, mleko zacznie wychodzić coraz wyżej i wyżej, wyłączamy palnik, hartujemy żółtka, całość mieszamy rózgą kuchenną, a następnie z powrotem przelewamy do garnka i włączamy taką średnią moc palnika, tak żeby całość zagotować dosyć wolno, tak żeby masa nam zgęstniała, żeby zrobił nam się właśnie taki typowy budyń, ale domowej roboty. Gdyby zaczęły Wam się robić grudki, to na chwilę ściągamy całą masę z palnika i bardzo energicznie mieszamy rózgą kuchenną, wtedy wszystko powinno się ujednolicić. Następnie wkładam całość z powrotem na palnik, podgrzewam, dodaję na koniec masło i całość mieszam do jego rozpuszczenia. Taki budyń należy przykryć bardzo dokładnie folią w kontakcie i wstawić na noc do lodówki. Dzień przed składaniem całości przygotowuję też galaretkę i tutaj bardzo dokładnie mieszam ją z wrzątkiem, tak aby wszystko dobrze mi się rozpuściło. Następnie przelewam sobie z powrotem do jakiegoś naczynia, z którego łatwiej będzie mi się wlewało galaretkę do foremek silikonowych. Ja tutaj używam półkule, a następnie do tych galaretek, do tych półkul wkładam sobie mrożone owoce. Dzięki temu galaretka też szybciej stężeje. Jeżeli chcecie, możecie użyć tutaj owoców świeżych, nie ma to większego znaczenia. Ja używałam borówek, malin oraz mango. Takie galaretki wystarczy wstawić na noc do lodówki. Wszystko fajnie stężeje i później całkiem łatwo będzie można wyciągać galaretki z foremek. Następnego dnia wszystkie korpusy układam sobie na podkładkach, tak żeby mi nie latały z podkładek, przyklejam je na syrop glukozowy. Następnie każdą z tych tartaletek wypełniam kremem budyniowym przygotowanym dzień wcześniej. Tutaj go nie ubijamy. Ja po prostu przekładam do rękawa cukierniczego z okrągłą i płaską tylką. U mnie był to Wilton 2A i wypełniam kruche korpusy do ich brzegów. Teraz pozostało już tylko wyjąć galaretki z foremek. Na początku próbowałam je po prostu wypchnąć tak jak monoporcje, ale nie wychodziły i się odrywały, więc wzięłam sobie taki dosyć tępy, płaski nóż i z jego pomocą już bardzo łatwo można było wyjąć każdą kopułkę. Nic się nie rwało, fajnie to wyglądało i wystarczy je tylko ułożyć na tym kremie budyniowym. Nic nie puszczało soku, nic się nie rozpuszczało, wszystko bardzo fajnie się trzymało. Na słodkim stole również cały czas zachowywało swój kształt, więc jak najbardziej polecam Wam, jeżeli macie akurat taką imprezę, gdzie troszeczkę te desery muszą postać, to tutaj absolutnie nie musicie się obawiać tego, że coś się rozpłynie, nie będzie się dobrze trzymało. I tak prezentują się moje krucho-owocowe, budyniowe kopułki, które przygotowuje się całkiem szybko. Pracę możemy też podzielić sobie na kilka dni, dzięki czemu nie musimy robić wszystkiego na ostatnią chwilę. No a sami zobaczcie, jak pięknie wyglądają na słodkim stole. Ja już za dzisiaj Wam dziękuję i życzę wszystkiego smacznego.